nie cicho, bo już wchodzimy na antenę, przedstawiam naszych gości. Panie Ewa Urszula i Agata z oddziału terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet w szpitalu w Ciborzu. Pani Ewa z Zielonej Góry zakończyła terapię na oddziale w Ciborzu 3 tygodnie temu. Witam Pani Ewa, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Agata z Zielonej Góry oraz Pani Urszula z okolic Szprotawy przed świętami zakończą pobyt na oddziale terapii w szpitalu w Ciborzu. Witam Pani serdecznie. Dobry wieczór. I pan Leszek Pieńczak, który kieruje oddziałami terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet i dla mężczyzn w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla nerwowo i psychicznie chorych w Ciborzu. Witam panie Leszek. Dobry wieczór, witam. Pani Agata i pani Urszula zakończą pobyt tuż przed świętami, tak? Czyli niecałe 2 tygodnie, gdzieś tak chyba. Czekają panie na, no właśnie, na powrót do domu po terapii. Oczywiście, że tak. Przynajmniej ja tęsknię za domem i czekam z utęsknieniem, żeby tam wrócić, choć z drugiej strony troszeczkę się boję, bo jednak w ośrodku jest taki parasol rozwinięty nad nami, więc jakiś tam stres. Jak długo pani jesteście? Jak długo wasza terapia trwa? Od kiedy? Moja zaczęła się 27 października. 27, a pani? Moja zaczęła się 24 października. I pani? Ja terapię rozpoczęłam 29 września. Pani już jest po terapii. Tak, jestem po terapii. Terapia w Ciborzu trwa 8 tygodni. Czyli już pani, rozumiem, pomału też szykuje się do świąt Bożego Narodzenia. Tak. Ma już pani tę... Powolutku, tak. Okazję. Dobrze, a proszę powiedzieć, jak długo, od kiedy panie piły? To może zacznę ja pierwsza... Ja piję od 95 roku. W wieku 17 lat miałam styczność pierwszą z alkoholem i tak do tej pory, do 2014 roku, do niepodjęcia terapii. Czyli od 95 roku. A pamięta pani ten pierwszy raz, chciałoby się powiedzieć, który tak chyba niestety poskutkował dalej, czy nie? Czy to nie było? Czy się nie? Myślę, że nie poskutkował dalej na samym początku, bo to się tak dość długo rozwijało i tak, pamiętam go doskonale, to było zakończenie szkoły, rozdanie świadectw, spotkanie z kolegami, z koleżankami, uczczenie, także... I co to było? Jaki alkohol? Wódka i piwo. Wódka i piwo. Mhm. A pani? No u mnie też zaczęło się tak 94-95 rok. Też właśnie to były takie jeszcze przed 18 rokiem życia takie właśnie próbowania, kuszenia się, jak to smakuje, jak to wygląda, jak się człowiek po tym czuje. No, chwila była przerwy, ale później jak się zaczęła taka niby dorosłość, no to już poszło. Poszło to jakby z górki i no, aż do tej pory. Do października, tak? Tak, do października. Tego roku. Aż trzeba było właśnie coś zrobić z tym. Mm-hmm. I pani jeszcze? U mnie podobnie jak u koleżanek, też pierwszy kontakt z alkoholem, zakończenie 8 klas, bal z tej okazji. I ktoś tam przemycił butelkę wina. Nie było tego alkoholu dużo, raptem było to parę łyków. Ale pamiętam, że było przyjemnie, że było mi wesoło, że zakręciło mi się w głowie. I później ten alkohol od tego 15 roku życia do dzisiaj, a dzisiaj mam 42 lata, cały czas w moim życiu był w większym lub mniejszym stopniu. No trzeba tutaj zaznaczyć, że nie od początku, w momencie kiedy następuje pierwsza inicjacja z alkoholem, już my, każda kobieta, która zostaje alkoholiczką, nie jest w momencie spróbowania pierwszy raz alkoholu, to nie jest wcale powiedziane, że ona zostanie alkoholiczką. Wszystko zależy, jaki mamy później kontakt z tym alkoholem na co dzień. Proces alkoholizmu trwa w czasie, także to nie jest tak, że wypijając parę łyków wina już się uzależniamy od alkoholu. No dobrze, zaczynałyście panie dosyć wcześnie, bo 15-17 lat, a rodzice nie reagowali? Nie widzieli? To znaczy, nie było awantur w domu? Tak piłyście, że nie mogli się zorientować? Jak to było? To zazwyczaj odbywało się tak, że w ukryciu przed rodzicami, bo to na pewno nie... Nie wyczuwali rodzice, nie orientowali się? No z dyskoteki wracało się przeważnie tak, żeby rodzice spali.
Zawsze któreś z rodzeństwa pilnowało, żeby drzwi były otwarte, więc można było się przemknąć niezauważalnie. No i rano się wstawało, to rodzice nie orientowali się, no bo... No ale dobrze, to można jedną, drugą, piątą, dziesiątą dyskotekę, czy jakieś takie wyjścia, ale były po drodze jakieś święta, uroczystości? Nie, to w domu to nawet nie było mowy przy rodzicach, bo nawet takiej opcji nie było. To raczej się takie spotkania to się organizowało z kolegami, z koleżankami, no właśnie dyskoteki. A właśnie, jak to jest, panie Leszku, to ja rozumiem, że rodzina była niepijąca, tak? Czy tak, jak to było to w pani takie, przypadku? No nie do końca niepijąca, ale no można było to ukryć. Bo niekoniecznie panie, które teraz mają problem, tak, są uzależnione od alkoholu, to niekoniecznie w rodzinie musiał być ten problem, tak? Niekoniecznie, tak, absolutnie. To może, przepraszam, może być jeden z czynników, ale nie musi. Akurat czynniki genetyczne wymienia się jako jedne z kilku. I nieraz jest tak, że one rzeczywiście odgrywają, byśmy powiedzieli, pierwsze skrzypce, w znaczeniu tym, że rzeczywiście ten problem występował już wcześniej u ojca, wcześniej dziadka. Czasami to tak jest niestety z pokolenia na pokolenie, byśmy powiedzieli, i w rodzinie to występuje stosunkowo często. Ale nie zawsze oczywiście. Natomiast jeśli występuje, no to ten czynnik jest jednym z silniejszych, który może zadecydować o tym, że oczywiście i niestety to uzależnienie i wystąpi, i zacznie się później problem nasilać. Natomiast jest to, jeszcze raz chcę podkreślić, jeden z czynników. Oprócz innych oczywiście, które występują, bo one później się rozkładają w jakiś sposób, bo w momencie, kiedy na przykład ktoś takich doświadczeń nie ma akurat w rodzinie, a też jest uzależniony, niestety w uzależnienie później wchodzi coraz bardziej, no to decydują o tym po prostu inne czynniki osobowościowe na przykład. A panie mają dzieci, prawda? Tak. To są nastolatkowie, tak? Czy nastolatkowie? Synowie, tak? Jak się zdążę? Mam syna i córkę. Aha. Pani ma syna, pani też ma syna. Też syna. A nie obawiacie się, nie myślałyście o tym, że no właśnie wasza postawa może wpłynąć na to, że wasze dzieci też sięgną po alkohol? Była gdzieś kiedyś taka myśl? Czy jest ta myśl? Ja też nie myślałam. Znaczy ja powiem tak, że myślałam o tym, ale dopiero teraz, kiedy zaczęłam trzeźwieć, tak? Wtedy, kiedy piłam, nie myślałam o tym. Ja u mnie w domu był problem z alkoholem. Ja mam mamę alkoholiczkę, więc u mnie to jest troszeczkę inaczej. I pijąc nie myślałam o moim dziecku, tak? Ja wiem, że ja mu wielką krzywdę tym zrobiłam i teraz jest mi ciężko z tym i na pewno będę się starała, żeby go uchronić od tego, tak? Jasne, a u pani? Ja podobnie jak koleżanka, też w momencie, kiedy piłam czynnie alkohol, prawda jest taka, że nie myślałam w ogóle o moim synu, o tym, że on gdzieś tam może przejąć po mnie te nawyki, ten nauk, ale cieszę się przeogromnie, że zatrzymałam ten proces, to moje czynne picie i teraz jestem w stanie pokazywać mu, że można żyć też bez alkoholu. Tu pani jeszcze chcę powiedzieć, że są w tej szczęśliwej na razie sytuacji, że mamy przed sobą tutaj w studiu młode mamy ciągle jeszcze, że mogą sobie to pytać. Dzieci mają 13, tak? Tak, że sobie to pytanie mogą zadać w tej chwili i zadajecie, nie? Natomiast nie zawsze też tak jest, bo w gorszej sytuacji, w gorszym położeniu i już tego pytania sobie nie zadają te kobiety, te mamy, które na leczenie trafiają dużo, dużo później, bo też tak przecież jest, nie? W wieku już 50 kilku, 60 kilku lat, gdzie te dzieci już dawno są dorosłe, potrafią mieć już swoje dzieci, czyli też te babcie z kolei, te panie mają wnuki, no i na te pytania już jest po prostu wtedy za późno. Natomiast bardzo często też w terapii obserwujemy coś takiego u naszych, ja obserwuję u kobiet, u swoich pacjentek, gdzie jak już trwają w abstynencji właśnie, bo próbują z nałogu uzależnienia pomalutku wychodzić, to rzeczywiście sobie to pytanie właśnie stawiają o swoje dziecko i dość często się obserwuje taką, no wydawałoby się może z boku
taką, w cudzysłowie, nadopiekuńczość pod tym kątem, ale to oczywiście bardzo dobrze. Są bardzo, bardzo wyczulone wtedy na to, co ich dziecko. Chcą zrekompensować ten czas. I ochronić je za wszelką cenę. I wtedy się też oczywiście tylko z tego należy cieszyć, bo gdyby zabrakło takiej uwagi i też oczywiście różnie to jakby bywa, gdyby zabrakło tej uwagi i gdyby nie przestała ta akurat mama czy ojciec z drugiej strony, gdyby nie przestała pić, no to oczywiście mogłoby być źle, nie? Z ich dziećmi. W takim razie proszę powiedzieć, no bo to od 95 roku to szmat czasu, prawda? Co takiego się stało, że postanowiłyście panie w tym roku zerwać z tym nałogiem? Kto, co, sytuacja jakaś, ktoś może, czy to od was wypłynęło? Pod namową czyjąś, czy to już powiedziałyście, nie wytrzymuje dłużej, jak to było? Ja może powiem. To jest tak naprawdę w chorobie alkoholowej najtrudniejszy krok, który się wykonuje, czyli przyznaje się, w tym przypadku kobieta, bo dzisiaj jesteśmy tutaj w gronie kobiecym, przyznaje się sama przed sobą, że coś jest nie tak z tym moim piciem. I w moim przypadku było tak, że po prostu przestraszyłam się, że nie mogę przestać pić. Piłam jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Codziennie sobie obiecałam, dzisiaj jest ostatni wieczór, bo wieczór był zawsze taką moją porą do picia. I po prostu ręka sama szła do butelki. Nie potrafiłam zapanować i po prostu przestraszyłam się tego. Takie sytuacje zdarzały się wcześniej kilkakrotnie, miały też miejsce, bo byłam po prostu najzwyklej na świecie w ciągu. Ale ja nie zwracałam uwagi na to. A ja już po prostu byłam zmęczona tym piciem. I pamiętam, że pierwszy raz w życiu zwróciłam się do Boga, powiedziałam: proszę Cię, pomóż mi, daj mi jakiś znak, zrób cokolwiek, bo ja już nie mam siły pić. No i dał. Zadziałało się. Najpierw rozmowa z moim partnerem, później szybka rozmowa z moim psychologiem, skierowanie, detoks, po detoksie terapia. I jestem trzeźwa od 18 września i mogę powiedzieć z pełną świadomością i z podniesioną głową, że cieszę się z mojego nowego życia. No u mnie... Przychodząc na oddział, w ogóle decydując się z przyjściem na oddział, musiałam się niestety skonfrontować z tą chorobą. Nie pomogło nic z mojej strony, obiecanki i tak dalej. Przepraszam, a wiedziała pani, że ma pani problem, że jest to problem? Tak, oczywiście, tak? Tak, jak tutaj koleżanka, były ciągi, chodziłam pod wpływem alkoholu, czy do pracy, czy po syna, tak, czy po zakupy, nie interesowało mnie nic, tak, po prostu liczył się alkohol i mówiłam, że to ja sama podjęłam taką decyzję, żeby iść tutaj na terapię, pojechać, żeby się leczyć, ale myślę, że nie, że w tej chwili wiem, że mogę podziękować mojemu partnerowi za to, że to on tak zadziałał, tak? Po prostu mogę powiedzieć otwarcie, wygonił mnie z domu i postawił mi ultimatum, tak? Albo ja, syn, rodzina, albo po prostu nie masz nic. I to ma pani szczęście, że ma takiego partnera. Tak. Dokładnie tak jak pani mówi, jestem bardzo szczęśliwa i dziękuję Bogu, że go mam i że podjęłam po prostu taką decyzję, a nie inną. I od 17 października nie piję i jestem naprawdę szczęśliwa, jest mi dobrze z tym. To widać ulgę w pani bardzo oczach, w pani głosie. Bardzo duża ulga. Pozdrawiamy bardzo serdecznie pani partnera w takim razie. No u mnie to też tak wyglądało, że... Moje leczenie było spowodowane tym, że wiedziałam, że już przesadzam trochę z tym piciem. Wiedziałam, że to jest mój problem, ale tak nie do końca chciałam cokolwiek z tym robić. A dlaczego? Dobrze pani tak było? Nie wiem, po prostu nie wiem, mi się wydaje, że to moje takie lenistwo, żeby cokolwiek z tym zrobić coś. No i tak naprawdę nic nie robiłam. W pewnym momencie przyszedł taki czas, że musiałam się poddać leczeniu. Najpierw chciałam, a potem już wyszło, że musiałam. Bo mogłabym stracić dzieci. Aha, czyli groźba utraty dzieci wisiała na tym. Tak. I
No i to było moim takim właśnie motorem, żeby poddać się temu leczeniu. Całe szczęście, że tu właśnie trafiłam na to leczenie, że poddałam się, dowiedziałam się właśnie na jakiej zasadzie działa ten alkoholizm, ile można stracić w życiu przez to. Bo jeżeli bym straciła właśnie swoją rodzinę, swoje dzieci, no to myślę, że to moje życie by już nie miało sensu, nie warto byłoby już o cokolwiek walczyć, cokolwiek ze sobą robić. Więc cieszę się, że to tak się skończyło, że już mam tej trzeźwości dosyć za sobą. W jakim wieku teraz dzieci są? Jedno, córka ma 14, a syn ma 8. Mhm. A były takie sytuacje, że wasze dzieci mówiły wam: mamo, nie pij? Tak, były. Były. Były i to boli. Boli do tej pory i nie można się z tym teraz tak prosto i łatwo pogodzić, bo kiedy sobie przypomnę te błagania mojego syna: mamo, nie pij, a mama ciągle obiecywała, że synu, to już jest ostatni raz. To jest po prostu coś strasznego. Kiedy syn przychodzi z dworu i mówi: mamo, moi koledzy mówią, że pijesz. To jest po prostu coś okropnego i bardzo ciężko się teraz z tym pogodzić i nie wiem, prosić Boga, siłę wyższą i to moje dziecko, żeby tylko przebaczyło za te krzywdy, jakie mama jemu wyrządziła. Panie Leszku, co czują dzieci w takiej sytuacji? Możemy się domyślać tylko. No właśnie, możemy się domyślać, między innymi to, o czym mówi tutaj pani. Bo jak tata pije, pani, czy to jest inaczej, jak tata pije niż mama? Pewnie tak. I odpowiednio trudniej dzieciom wtedy jest tak to sobie, jak mama pije. Jeszcze trudniej, jeśli obydwoje rodziców, a też takie są nieraz sytuacje, ale wracając do mam, no to oczywiście i na pewno tak. No to jest cała mieszanka przeróżnych pewnie uczuć, z takim uczuciem bezradności, bezsilności już w pewnym momencie najbardziej i na czele, myślę. Bo czy przynosi się te właśnie informacje z zewnątrz, tkwi się w tym tutaj bardzo na co dzień i to już jest trudne, a jak jeszcze to wychodzi i wypływa poza jakby obręb domu, no to tym bardziej. Wstyd, tak? To? Tak, podwójne, potrójne. Pani Ewa tak kiwa głową. Tak, bo dokładnie wszystkie te uczucia, o których w tej chwili mówi pan Leszek, idą w parze z chorobą alkoholową, poczucie winy, wyrzuty sumienia, obwinianie się, chcę przestać, nie potrafię. A tak właśnie jest w tej chorobie. W momencie, kiedy dochodzimy do jakiegoś takiego muru, my chcemy coś zmienić, ale nie potrafimy same. I fajnie właśnie wtedy jest, jak ktoś się pojawia na naszej drodze, jak same potrafimy się przyznać, powiedzieć sobie właśnie tą prawdę, o której mówiłam wcześniej, skorzystać z pomocy, gdzie są, teraz to widzę, wcześniej tego nie widziałam, jest wiele sposobów na to, żeby sobie w tej chorobie pomóc. Tylko prawda też jest taka, że my jak pijemy, to my nie chcemy tej pomocy, bo nam jest dobrze. Ja zawsze wychodziłam z założenia, dlaczego ja mam rezygnować z czegoś, co ja bardzo lubię. Przecież piję tak jak wszyscy. No a to już pojawiają się mechanizmy choroby, iluzji, zaprzeczeń. I to jest silniejsze, po prostu silniejsze. I dziś wiem, że sama dalej bym siebie oszukiwała bez terapii i mówiłabym, przecież ja piję tak jak wszyscy. Weekendowo, wszyscy piją. Tym kilkuletnim dzieciom, kilkunastu jeszcze może jest odpowiednio łatwiej później jakby sobie z tym wszystkim poradzić w momencie, kiedy następuje ta zmiana, kiedy matka przestaje pić. Natomiast jeżeli nie przestaje, jeżeli te kilkulatki, kilkunastoletnie dzieci wchodzą w dorosłe swoje życie i dopiero na etapie ich dorosłości przestaje się, zaczyna się coś zmieniać, to zwłaszcza na początku samym, bardzo często słychać od dorosłych właśnie wtedy dzieci, alkoholiczek czy alkoholików, ale znowu alkoholiczek, to mówimy o kobietach, to tym bardziej, zadają sobie wtedy głośno pytanie, no ja nie wiem, czy będę w stanie przełamać w sobie coś, w cudzysłowie, to coś, na co pracowała ta matka pijąc przez długie, długie lata. Ja nie wiem, czy będę potrafiła, czy potrafił, mówi córka, syn, zbliżyć się jeszcze do niej, jak kiedyś, czy jak w innych rodzinach to wygląda. Nawet w kontekście tych nadchodzących świąt czasami takie trudne pytania sobie wtedy ci ludzie zadają, bo nawet w sytuacji
zmiany, kiedy trafia na terapię w ciągu roku taka kobieta i zbliża się właśnie taki moment jak przed nami, to dla wielu ludzi naprawdę jest to trudne, żeby podejść do takiej matki już trzeźwej, już zdrowiejącej, takiej, która już się stara. Nie zawsze to przychodzi tak od po prostu i te święta jeszcze wcale nie muszą do pięknych należeć, bo nawet w taki czas niektóre osoby siłą rzeczy oczywiście i tych doświadczeń, które mają za sobą, jeszcze nie stać na to, żeby podejść i się podzielić opłatkiem na przykład, albo złożyć sobie takie naprawdę życzenia, o jakich byśmy myśleli. A czy pani też była nieczuła na prośbę dziecka, żeby przestała pani pić? Tak, zdecydowanie tak. Wiem, że to być może dziwnie brzmi w tej chwili, to co mówię, ale tak było. Tak było. Zdarzały się sytuacje, że prosił mnie syn, mamo nie pij, jutro będziesz cały dzień spała, albo czegoś tam nie załatwimy, co mamy zaplanowane. W momencie, kiedy się dałam do alkoholu, nie miało to dla mnie znaczenia. Czyli często nie dotrzymywałyście chyba słowa też danego, tak? Przeważnie, żeśmy nie dotrzymywały. I nie było takiego zatrzymania się nad tym, że co robicie, jaką przykrość dzieciom sprawiacie? Już w tej ostatniej fazie choroby nie. 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 Nie, już wtedy był tylko alkohol, tak? Już nie było wyjścia z dzieckiem na spacer, czy pójścia gdzieś na basen, czy zorganizowania czegokolwiek, nawet wycieczki rowerowej. A jak już miało dojść do skutku, to zawsze było tak wykręcane wszystko, że to ty jedź, ty sobie zrób, idź z kolegami, a przynajmniej w moim wypadku tak było tak, że szukałam sobie miejsca do tego, żeby już w samotności po prostu się napić, tak? Bo już brakowało tego alkoholu w organizmie, tak? Żeby się poczuć lepiej. I to jest właśnie schemat, który często kobietom towarzyszy właśnie, jeśli chodzi już o samopicie alkoholu, na takim etapie na przykład właśnie, nie? Niekoniecznie na końcu, ale przez nawet dłuższy czas, gdzie robi się wszystko, do momentu, kiedy jeszcze się to udaje i jest możliwe, no to się skrzętnie chowa swoje picie przed dziećmi, czy przed partnerem, czy przed rodzicami, jeśli się musi, bo czasami ma ktoś ten komfort, że akurat kobieta mieszka sama. Ale jeżeli jest rodzina, no to się skutecznie stosuje, no ale też do pewnego momentu. Natomiast częściej pewnie no ten model picia właśnie jest taki właśnie w czterech ścianach w domu, gdzie na zewnątrz, no tutaj już mówiła pani Agata o tym, że syn przenosił te informacje z zewnątrz od kolegów, czyli to było widać i jest widoczne w pewnym momencie, ale nie zawsze znowu. Czasami się to na tyle udaje, że w warunkach tych czterech ścian swoich, no kombinuje, czy tak się organizują niektóre osoby, niektóre kobiety, żeby tego nie było widać na zewnątrz. No właśnie, bo piły pani, tak? Ale czy upijałyście się, czy byłyście pijane? Zdarzało się? Jak to było? Tak. Było tak. Dzieci widziały też? Oczywiście, że tak. Mamo, ty znowu śpisz? Dlaczego ty śpisz? Mogę tak powiedzieć śmiało, że partner przychodzi, znowu śmierdzisz, jak mam się koło ciebie położyć, więc to było straszne z tym wszystkim. Ale wtedy nie było strasznie. Nie, wtedy nie. Wtedy to było dla mnie na porządku dziennym, tak? Co z tego, że ja zrobiłam obiad, co z tego, że ja pomogłam synowi zrobić lekcję, jak to było ciągle pod wpływem alkoholu. Może przez jakiś czas nie byłam pijana, tak? Ale ten alkohol ciągle był we mnie, tak? A na przykład wychodziłyście pijane z domu? Zdarzyło się, że do sklepu pijane poszłyście? Tak, bo alkoholu zabrakło, a robiło się tak, żeby alkoholu nie zabrakło, to się kupowało więcej i chowało się wszędzie. To jest straszny ból, kiedy partner czy syn znajduje czy puste butelki, czy jeszcze pełne puszki po piwie, które są schowane, o którym ja nie pamiętam, w które miejsce i gdzie włożyłam, tak? Luksus mają tylko wybrane kobiety. Stety, niestety, tutaj nie będziemy tego, nie będę tego tak określać, ale wybrane kobiety w znaczeniu tym, że zamożne, czyli te, które stać, no to one nie wyjdą do tego sklepu, bo puty dopóki, no to sobie wtedy radzą akurat. Im większe znowu miasto, tym łatwiej o to. Bo taksówka dowiezie, bo sama zaopatrzy się odpowiednio wcześniej, tak. Znają. Ale takie kobiety też właśnie są. Natomiast tak. Trudniej o anonimowość tak przecież. Jest, tak. Mhm. 68 324 22 55 albo 801 327 462 i www.zachod.pl. Jeśli mają Państwo pytania do naszych gości, czy chcielibyście porozmawiać z paniami i z panem terapeutą, to bardzo proszę.
Halo, dobry wieczór. No, dobry wieczór. No właśnie słucham audycji i nasuwa mi się takie pytanie. No chciałbym tu skrytykować te panie za wcześniejsze zachowanie, ale jestem pełen podziwu, że podjęły tą walkę, podjęły leczenie, ale nasuwa mi się takie pytanie. No były te dzieci, no nie było reakcji no, innych służb opieki społecznej, no interwencji ze szkoły. W sumie te dzieci tam były, że one tak naprawdę nie było widać, że one tam są jakoś zaniedbywane. Mhm. Że nikt z tych służb, które powinny się zainteresować, tego nie zrobił, tak? Tak, dokładnie. Nikt nie przyszedł, nie zapytał. A właśnie, a nauczyciele? Dokładnie. Jak to było? To znaczy, że dzieci były tak wysyłane do szkoły, że się jak co dzień, nie było zastrzeżeń, że nie było zastrzeżeń, tak. Były ubrane, czyste, zadbane, lekcje odrobione, więc no tutaj nie było powodu, żeby była jakakolwiek reakcja ze strony szkoły. Myślę, że to było taką przykrywką. A z opieki społecznej? Znaczy nie. No właśnie, to też jest ciekawe, bo tak jak pani tutaj wspominała, jedna z pani, że no, dzieci na podwórku mówiły, że twoja mama pije, no to na pewno się też roznosił, a mieszkają państwo, panie przecież w niedużych miejscowościach, to wiadomo, że wszyscy wszystko wiedzą i nie było też, nikt nie przyszedł, nie zainteresował się, bo to jest ważna wskazówka. Mhm. Nie, akurat tutaj w tym przypadku nie było żadnej, żadnego zgłoszenia ani nic. Dziękujemy panu. Dobranoc. Czy chyba, że ma pan jeszcze jakieś pytanie, to proszę bardzo. No nie, ja dziękuję. Dobranoc. Dziękujemy bardzo. 68 324 22 55. Ulgowa linia 801 327 462 i jesteśmy również na www.zachod.pl. Czy mamy kolejny telefon? To proszę bardzo. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Panią, ja mam taką sprawę, tu chciałam nawet to powiedzieć głośno, mogę powiedzieć na żywo na antenie. Tak. Bo mam koleżankę, która jest uzależniona od alkoholu, to jest kobieta, która wyjechała z Polski do Niemiec. Mhm. Mam z nią kontakt codziennie na komunikatorze Paltalk. Powiem Pani tak, że ona po prostu pochowała męża. Rozumie Pani? Mhm. Jej mąż zginął na autobanie, tam go zbierali z autobany i ona strasznie pije. Ona pije, wyzywa ludzi, stała się taka, wie Pani, bardzo, jakby to powiedzieć, że we wszystkich ludziach widzi wroga. Mhm. I Pan chciałby jej pomóc, tak? Tak. Tak, ona jest po prostu, chciałbym jej jakoś pomóc. Ona ma Gosia na imię, po prostu nie wiem, czy ona mnie słucha teraz, ale po prostu powiem Pani, jak ja słucham jej zachowanie na komunikatorze Paltalk, to wie Pani, serce mi się kroi dosłownie, bo znam tą kobietę kupę lat. To tutaj jest tak ciężko powiedzieć w krótki sposób, jakby należało, czy trzeba jej pomóc. Ja może pana przekieruję, jakby odeślę na chwilę, że tak powiem później, bo bym powiedział, że oczywiście można będzie po audycji zadzwonić, albo zadzwonić na przykład jutro, choćby na oddział, czy skontaktować się i ja bym wtedy panu wytłumaczył i powiedział. A na ten sam numer? Nie, właśnie. Może ale nie, ale numer. To właśnie nie, może, bo chcę powiedzieć o tym, że z oddziałem jesteśmy od długiego już czasu w internecie na stronie facebookowej i tam nas pan znajdzie, jak zresztą państwo wszyscy. Jeżeli na Facebooku wpiszecie Cibosz Terapia, to wtedy pojawi się profil oddziału, z którego tutaj przyjechaliśmy dzisiaj do audycji. Oddziału, na którym w tej chwili są panie. Ja ten profil prowadzę, administruję i bardzo często bywa ja tak, że... Państwa napiszę, w po prostu, postawie, oczywiście, tak. Wszystko, proszę wszystko, napisać wszystko. I ja panu wtedy udzielę wyczerpującej odpowiedzi, powiem co zrobić, jak postąpić, tak? W jaki sposób się zachować, bo tutaj jest to osoba, która jest w Niemczech, no kwestia ubezpieczenia, nawet gdyby do jakiegoś leczenia w Polsce miało dojść, to wtedy wszelkie szczegóły ja panu udzielę, jak państwu w ogóle. Także gdybyście państwo mieli pytania, pytania, jakiekolwiek, to śmiało piszcie i nigdy... Ta znajoma już chciała samobójstwo popełnić. Ja jej uratowałem życie 3 lata temu, bo powiadamiałem komendę stołeczną policji w Warszawie, jak była jeszcze w Polsce. Żadne pytanie bez odpowiedzi nigdy nie pozostaje z mojej strony, także śmiało proszę na ten Facebook Cibosz Terapia i z wszelkimi pytaniami się państwo kierujcie tutaj internetem. W takim razie dziękuję za bardzo miłą rozmowę i do usłyszenia, bo ja tak sobie znajdę. Kłaniam się, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy oczywiście waszego radia. A ja panu gratuluję takiej postawy. Jasne, i, prawda? I no, mogę śmiało chyba powiedzieć, że to jest przyjaciel takiej osoby, jeżeli w taki sposób reaguje, widząc co się dzieje. Tak, nie jest bierny. Nie jest bierny. Tak. Brawo, proszę pana. Tak. I mamy jeszcze jeden telefon, tak?
Jeśli do audycji, to odbieramy i słuchamy. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam panią redaktor, witam gości studio. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie, czy jest też taka możliwość, aby zaprosić ewentualnie na tak zwane godziny wychowawcze, spotkania może otwarte do szkół, do młodzieży, bo generalnie nie wiem, ja przynajmniej z własnej pracy, gdzieś tam z doświadczenia wiem, że problem alkoholowy nie zaczyna się za 5-12, ale on po prostu gdzieś tam, także i w wieku dorastania, już może się zaczynać pojawiać od pierwszych takich, powiedziałbym, jeszcze jako osoby nieletnie, kiedy dzieci i młodzież gdzieś tam po prostu próbują, inicjują, powiedziałbym, swój związek z alkoholem, jeden browarek, drugi, trzeci, czwarty. I to później następuje taka, jak gdyby powiedziałbym, no, eskalacja tego zjawiska i czegoś się chce więcej. No i później chyba prawdopodobnie z tego, co się orientuję, nie wiem, jeżeli coś źle mówię, to bardzo bym prosił o poprawę, ale oczywiście. Generalnie o co chodzi? Chodzi o to, czy jest taka możliwość zaproszenia tutaj pana terapeuty, by uświadomił młodzieży właśnie nie tylko może kwestia alkoholu, ale także i innego rodzaju, powiedziałbym, uzależnienia, żeby po prostu, no właśnie, od uzależnienia. Ma pan rację. Pozdrawiam panią przede wszystkim i życzę siły do tej walki i uśmiech na twarzy. Będzie dobrze. Dziękujemy. Ma pan rację, oczywiście, że to jest ważna kwestia, żeby zacząć mówić na ten temat już do młodzieży właśnie, bo choćby tutaj inicjacja dziewczyn, kobiet dzisiaj naszych w studiu, tak? Wy też mówiłyście o tym, że pierwszy kontakt z alkoholem to był okres szkoły. 12 lat. I w odpowiedzi na pytanie krótko mówię tak. Oczywiście, że jest taka możliwość na oddziale w ciągu roku szkolnego gościmy bardzo często szkoły, które się zwracają do nas z taką prośbą. Nigdy nie odmawiamy. Ani ja, ani kolega z oddziału narkotykowego. Także jest możliwość umówienia się z nami, przyjechania, przyjazdu, przywiezienia młodzieży do szpitala i wtedy organizujemy taką prolekcję, pogadankę. Czyli znowu Cibusz Terapia wpisać. Dokładnie, tak. Cibusz Terapia na Facebooku, proszę napisać i wtedy znowu powiem dokładnie wszystko co i jak. 68 324 22 55 lub 801 327 462 i www.zachod.pl. Ale ja też się troszczę o tych, panie Leszku, którzy nie są na Facebooku. Jeśli nie są, to jak się mogą z wami kontaktować? Jeśli nie są, to proszę o kontakt telefoniczny, zadzwonić do szpitala. Mogę podać numer telefonu. Proszę bardzo, być może komuś się przyda. Proszę bardzo, 68 34 19 450 wewnętrzny 201. To nowo należy wybrać, tak? 201 wewnętrzny i to zgłosi się oddział, z którego jesteśmy, to gdzie jeszcze pracuję. Raz. 68 34 19 450 wewnętrzny 201. Chcę panie zapytać, właśnie, jak piłyście, ile piłyście, kiedy piłyście, czy ten alkohol strumieniami się lał, co to był za alkohol, czy to było wódka, piwo, wino. To znaczy się tak, picie to polegało na tym, że to praktycznie było codziennie. No na pewno nie aż tak od samego rana, ale w ciągu dnia. No w moim przypadku noc odpadała, wiem, bo rano trzeba było dzieci wyprawić do szkoły. No przeważnie to była wódka. Nie wiem, to takie właśnie już tak na terapii, żeśmy rozmawiali na ten temat, że no, ma więcej procentów, więc szybciej. Mniej się wypijało, a szybciej uderzała do głowy. No i... A dlaczego pani piła? Nie wiem, tak naprawdę nigdy się nie zastanawiałam nad tym, dlaczego zaczęłam pić, dlaczego mnie tak ciągło do tego. Pani tu już mówiła, że przyjemność, tak? To, że było przyjemne. Tak, tak. Ale pani było przyjemne. Tak. Mhm. Mhm. Ale co właściwie było przyjemne, że... Ja miałam dosyć mocno rozwinięty w sobie mechanizm nałogowego regulowania uczuć. Więc w momencie, kiedy było mi źle, byłam smutna, byłam samotna, wtedy po prostu... Czyli jednak. Tak, wtedy to był mój przyjaciel. Na dobre i na złe. I teraz już wiem po terapii w Ciborzu, że ten mechanizm, a jest ich trzy,
Ten mechanizm u mnie był najbardziej rozwinięty w tej chorobie. Co prawda każdy ze sobą jest połączony, ale ja odkryłam, że u mnie ten był najbardziej rozwinięty, bo już właściwie później dochodziło do tego, cieszyłam się, robiłam drinka, byłam smutna, robiłam drinka, ktoś mi coś źle powiedział, robiłam drinka i tak wchodzi się w szpony uzależnienia od alkoholu. To były drinki? Tak. Ile dziennie? To różnie, bo choroba też robi z człowieka osobę bardzo przebiegłą, bym powiedziała, umiejącą tak sobie to wszystko zaplanować, tak zakamuflować jak trzeba, żeby nie było za bardzo tego widać. W momencie, kiedy wiedziałam, że na następny dzień mam coś do załatwienia, to piłam sobie parę piwek, żeby na przykład spokojnie wsiąść sobie za kierownicę i jechać samochodem. W momencie, kiedy wiedziałam, że nic się nie wydarzy albo nic nie mam zaplanowanego, to był to wysokoprocentowy alkohol, bo tak jak tutaj wcześniej któraś z koleżanek wspomniała, szybciej. Po co ja mam się męczyć tym piwem, skoro wysokie procenty szybciej dadzą mi ten efekt niż piwo. Ciekawe, bo pani tak się świetnie potrafi kontrolować sama, prawda? A w pani przypadku? No i u mnie było tak jak w przypadku koleżanki. Była radość, był alkohol, był smutek, też był alkohol, więc ten mechanizm regulowania uczuć był tak rozwinięty, jak nie wiem. Zresztą mechanizm iluzji i zaprzeczeń tak samo, więc alkohol pojawiał się wszędzie. To nie A miało... gdzie chowałyście, czy nie chowałyście? Chowałyśmy, oczywiście, że gdzie? Tak. Gdzie są te schowki, przyznajcie, powiedzcie. Była szafa, to była toaleta, to był szlafrok, to było łóżko, to były bardzo różne i inne rzeczy. O pani? No mnie też właśnie, przeważnie to było w szafie u syna, bo tam tylko ja zaglądam. Pod łóżko. A syn się nie zorientował? Nie znalazł nigdy? Nie, bo on nie brał sobie sam ciuchów. Mhm. To było na wyższych półkach, więc wiedziałam, że on tego tam nie znajdzie. A to... były awantury, kłótnie, rękoczyny? No awantury na pewno były, bo... Krzyki, wrzaski, jak to? Bo jak mąż przychodził z pracy, widział, że ja już jestem... No jaka pani była? Nie właśnie? Na chodzie już. Ja tylko czekałam, kiedy on przyjedzie, Boże, i to mówię, no jeszcze trochę i tylko słyszałam, drzwi się zamykały, aha, jest w domu i ja już nie czekałam na nic, tylko szłam spać. Już wiedziałam, że tylko ja czekałam, kiedy już będzie i ja idę spać, a resztą on się zajmie. Cały obowiązek na niego już później zwalałam. Godził się na to? Nie straszył rozwodem? Jak pani nie skończy na przykład? Nie straszyć nie, ale a czy się godził? Na pewno się nie godził, bo nie wystawił pani walizek za drzwi, nie? Nie. Były kłótnie, ale jakoś sobie radziliśmy, powiem tak, że... Teraz jest zadowolony? Cieszy się, że poszedł? Tak, bo wie, że no, żona wróci do domu i będzie okej. Okay. Święta będą trzeźwe? Będą trzeźwe. Mhm. A u pani szarpanie było? Tak, było szarpanie, były krzyki, awantury, gdzie diecko ucierpiało przez to wszystko, więc nie było to ciekawe, naprawdę jest bardzo ciężko mi o tym mówić, no ale niestety z tym się trzeba skonfrontować i nad tym pracujemy na terapii i bardzo dużo ta terapia daje, więc... No właśnie. Naprawdę. Co daje? Jezus, nie wiem, nie umiem teraz powiedzieć, czy w tej chwili może czuję takie uczucie ulgi, tak? Mhm. Tam się dowiedziałam, co to jest za choroba, że to jest choroba nieuleczalna. Tam stwierdziłam w końcu i powiedziałam, że jestem alkoholiczką, tak? Przyznałam się do tego i uznałam, że jestem bezsilna wobec tego alkoholu. Do tej pory ja sobie nie zdawałam z tego sprawy. Tak jak koleżanka mówiła, przecież ja piję tak jak wszyscy, tak? Ja nie piję za dużo, co wy ode mnie chcecie? A tak w zasadzie to życie się koncentrowało, tak? To była koncentracja życia wokół picia po prostu. Nie szkoda wam tych lat? Bardzo. Teraz? Mi bardzo. Na pewno jak cofam się pamięcią wstecz, to mogło to nastąpić, co nastąpiło w tej chwili, czyli proces trzeźwienia mógł nastąpić zdecydowanie wcześniej. Ale wiem, że ja już kiedyś próbowałam coś z tym zrobić, ale nie byłam jeszcze gotowa. Więc przeciągnęłam sobie okres picia jeszcze o 6 lat,
bo już kiedyś przymierzałam się do jednej terapii, już miałam skierowanie w ręku, ale stwierdziłam, przecież ja nie mam problemu z alkoholem. I to jest właśnie to. W tej chorobie samemu trzeba chcieć. Samemu trzeba chcieć, a prawda jest też taka, że wszystkiego na terapii w Dziwoszu dowiedziałam się na temat alkoholizmu. Tam dostaje się wyczerpujące informacje na temat tej choroby. I jeżeli ktoś chce zdobyć tą wiedzę, zrozumieć tą chorobę, to nie ma lepszego miejsca niż tam właśnie, gdzie my byłyśmy, gdzie jesteśmy, bo fachowa obsługa, wszystko tak, jak powinno być. Ale nie wszyscy dają radę, prawda? Panie Leszku. No nie wszyscy dają radę, nie wszyscy chcą, bo nawet w momencie, kiedy już ktoś się znajdzie na oddziale i wydawałoby się, no super, świetnie, to już teraz na pewno coś z tego będzie, wyjdzie, no nie wychodzi. Tutaj dziewczyny też tego doświadczają, będąc na oddziale i obserwują koleżanki, niektóre, których postawa jest daleka od tej tutaj, o której słyszymy, niestety. Są na oddziale, potrafi być osoba na oddziale, ale tak naprawdę ona jest fizycznie tylko, bo sposób myślenia ma ciągle pijany, Trzeba włożyć w to wysiłek. Drogie panie, za 3 minuty godzina 21. Za chwileczkę odbiorę telefon, ale chciałyście pozdrowić jeszcze, żebyśmy zdążyły. Proszę bardzo, kogo chcecie pozdrowić? Może ja zacznę. Proszę. Z Ulą. Jesteśmy jeszcze na oddziale, ale ja ze swojej grupy terapeutycznej chciałabym pozdrowić moją najukochańszą panią terapeutkę, panią Ewę, która włożyła bardzo dużo wysiłku we mnie i wierzy, że wypiorę swoje pieluchy. I wszystkie dziewczyny, które są na oddziale, oczywiście cały personel. I wszystkich. Ja również dołączam się do tych pozdrowień całego personelu medycznego, pani terapeutki, panią Sylwię, która prowadzi ze mną terapię, panią Martę, która też dużo mi wytłumaczyła, pomogła. No, wszystkie dziewczyny tam. Mam nadzieję, że te, które chcą zrezygnować, nie zrezygnują. I będą dalej walczyły o to, żeby być trzeźwe. I pozdrawiam wszystkich, którzy pili i w tej chwili są w trzeźwości i dają rady i chcą być trzeźwe. Ja też bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkie terapeutki, które najprawdopodobniej słuchają tej audycji, wszystkie dziewczyny, które są w tej chwili w terapii, a w szczególności Grażynkę, Basię i Wiesię. Ściskam was, dziewczyny, przeogromnie. I odbierzemy jeszcze telefon. Halo? Halo? Tak. Dobry wieczór. Pan Leniek, Krzysiek i dzwonię do Świdnika. Tak. Chciałem pozdrowić panią redaktor, pana Leszka i wszystkie dziewczyny obecne tam. Krzysiu, witamy cię serdecznie. I bardzo ściskam was. Dziękujemy. A właściwie dzwonię i postaram się bardzo króciutko. Z gratulacjami, bo bardzo się cieszę za to, że mówią o sobie i że są tak odważne. Ja powiem, że wokół mnie, kiedy przestałem pić, zauważyłem, że jest dosyć sporo kobiet, które zaczynają trzeźwieć i robią to w taki fajny sposób, tak silnie, tak przejrzyście, tak radośnie, że ja to biorę z tego przykład i dlatego tak się cieszę, że mogę z nimi przebywać wszędzie, czy w Świebodzinie, czy poza terenem miasta, czy gdziekolwiek w Polsce bym był, biorę przykład i cieszę się, kiedy kobieta przestaje pić, bo jest dla mnie takim wielkim przykładem i wzorcem. To może ode mnie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy wam, że jesteście i że macie tyle odwagi. Dziękuję. Dzięki. Pozdrawiamy Krzysztofa i jego żonę Gosię, która też dzielnie wspiera zawsze dziewczyny na oddziale. Bardzo często przyjeżdżają do nas. Pół minuty mamy. Czego wam życzyć? No wytrwałości na pewno, w trzeźwości. Wytrwałości w trzeźwości w takim razie. Bardzo dziękuję i żeby święta były trzeźwe. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Panie, Ewa, Urszula i Agata z oddziału terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet w szpitalu w Dziwoszu. Bardzo dziękuję, drogie panie, że chciałyście tutaj przyjść i swoje historie opowiedzieć. I pan Leszek Pieńczak, niezawodny pan Leszek Pieńczak, który kieruje oddziałami terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet i dla mężczyzn w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Dziwoszu. Dziękujemy. Dobranoc. Lubuskie urzędy skarbowe po raz kolejny zachęcają podatników do szybkiego rozliczania się z fiskusem. Władze Sławy planują realizację kilku ważnych inwestycji na terenie gminy. Lekarze rodzinni.